doświadczenie. Dokładnie tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Troszeczkę jest czasu do dekoracji. Na pewno będzie pięknie i szczęśliwie i z uśmiechem. Tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Kolejny polsko-polski pojedynek. No na pewno tutaj padają mocne ciosy, ale czy do końca takie nieczyste, to naprawdę dużo do analizy by tutaj trzeba było czasu. No ale obydwie bardzo ambitne zawodniczki, tutaj nie ma, że coś nie wychodzi, coś przeszkadza. Czy jedna, czy druga chce jak najwięcej ciosów zadać i to jest bardzo ważne. Jeszcze raz powtarzam, nie musi to być prawda regułą, że te ciosy tak padają, bo jeszcze widać dokładnie, że te zawodniczki troszeczkę na hali muszą przebywać dłużej i, no i ćwiczyć tą technikę. Second thought, please.
Ostatnia runda pojedynku z Sytnik Szydłowska. Nic się nie dzieje, no ale rękawice pani sędzia musi przeczyścić, żeby tutaj nie było żadnej kontuzji jakiejś przypadkowej i niepotrzebnej na pewno. Koniec tego pojedynku, na pewno obydwie tutaj zawodniczki dały z siebie, no ile mogły, ile mi się udało, ale tak jak mówię, no też jest to rzeczą na pewno normalną, że aby posiąść tajniki boksu, jednych czy drugim treningiem się tego nie zrobi, to potrzebne są naprawdę parę lat. I zresztą jak w każdym jednym sporcie, nie przyjdziesz na salę i od razu mistrzem nie zostaniesz. I w tym wypadku tutaj praca, praca i jeszcze raz praca, ambicje jest mnóstwo, a w boksie jest to bardzo ważna rzecz. Kochane dziewczyny. Jest to bardzo ważne i to jest najważniejsze, że technika.